Dobry wieczór. Mimo wakacyjnego sezonu w zakładach pracy nie słabnie rytm produkcji. Świadczą o tym meldunki sumujące dokonania lipca. Duży wpływ na pomyślne wykonywanie zadań planowych mają zakładowe organizacje partyjne oraz samorząd robotniczy i organizacje związkowe. Inspiracją są uchwały 16 Plenum Komitetu Centralnego Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej. Załogę zakładów przemysłu dziewiarskiego Domino w Krakowie w większości stanowią kobiety. Blisko 50% to członkini związków zawodowych. Mimo urlopów wakacyjnych i wychowawczych, wspólnie z organizacją partyjną podjęto tu wiele inicjatyw gospodarczych i socjalnych, tak by zadania produkcyjne utrzymać na planowanym poziomie. W tym roku krakowskie Domino dostarczy na krajowy rynek ponad 1 200 000 bluzek, spodenek, sweterków i sukienek z dzianiny dla dzieci i młodzieży. Z inicjatywy związków zawodowych działających przy naszym zakładzie i organizacji partyjnej prowadziliśmy na szerszą skalę produkcję wyrobów z odpadów użytkowych. Są to głównie pulowery, slipy, spodenki, co dało nam tutaj oszczędność rzędu 4 ton surowca, a w dalszej kolejności pozwoliło na wygospodarowanie nagród dla załogi. I sprawy kolonii, czasów, wyjazdów i takie przypadki mamy, gdzie związki zatwierdziły tak pracownikowi w trudnej sytuacji sfinalizowanie całej odpłatności za wyjazd kolonii. Pani coś się korzystała? Tak, właśnie w tej chwili mój syn zajmuje się na kolonii w Łomnicy i opłatność kolonii jest 14 tysięcy, z tym, że ja opłacam 2600, no i z prośbą do związku, bo tylko 1600 zł, 1000 zł związki dopłacają. Na ostatnim spotkaniu załogi z kierownictwem zakładu oceniano realizację wspólnego programu związków zawodowych i podstawowej organizacji partyjnej w myśl uchwał 16 Plenum KC Partii. Łódzka fabryka koronek FAKO. Rytm pracy jest tu taki sam jak w najlepszym dla przemysłu lekkiego roku 1979, a więc jeszcze przed kryzysem. Wydziały produkcyjne pracują na 3 zmiany. To, że załoga poszła na takie rozwiązanie, spowodował motywacyjny system płac. Po prostu więcej się zarabia, a handel otrzymuje dodatkowe dostawy ciągle jeszcze deficytowych firanek i koronek. Duży udział w inicjatywach produkcyjnych ma podstawowa organizacja partyjna. Należy do niej 20% załogi, w większości pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Tu na dziewiarni istnieją 3 grupy partyjne, po jednej na każdej ze zmian. Rozpoczęła się kolejna kontrola sektora prywatnego. Sprawdza się, czy zgodnie z przepisami prowadzą swoją działalność prywatni wytwórcy, rzemieślnicy i handlowcy. Sprawa ta była mocno akcentowana w czasie obrad 16 Robotniczego Plenum KC PZPR. Tak wygląda dziś pokój Wydziału do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych Warszawa, Praga Południe. 78 kożuchów, 50 kurtek ze skaju i 23 lisy znaleziono w mieszkaniu Józefa B. w Warszawie, który bez zezwolenia prowadził pracownię kuśnierską. Kożuchy, lisy, kurtki warte są w sumie ponad 10,5 miliona złotych. Jaki pan ma zawód? Był uczony krawiec. Pan jest krawcem? Mistrz krawiecki. Pan nie pracuje już w żadnym zakładzie? Obecnie nie. Jestem słaby, bo teraz miałem gdzieś od września wziąć, zarejestrować legalnie, ale... No i właśnie, dlaczego pan nie zarejestrował? Dlatego, że tak ze zdrowiem mi jedno nie odpowiada, a po drugie nie miałem warunków dobrych. No. Miałem tamto jedno mieszkanko tylko. Proszę pana, ale tam... Widzieliśmy bardzo dużo tych kożuchów i kurtek, to pan dosyć dużo. No, tak, bo to ja sobie to już od półtora roku tak dłubę i część też miałem zarekwirowane. No ale nie warto było zarejestrować. Teraz pan widzi, że warto. Właściciel tej cichej pracowni został zatrzymany. Natomiast sprawą zajmie się Izba Skarbowa. 85 tysięcy dzieci i młodzieży z Niemieckiej Republiki Demokratycznej spędza tegoroczne wakacje w Polsce. Nasi zachodni sąsiedzi goszczą 125 tysięcy młodych Polaków. Grupa harcerzy z chorągwi gdańskiej i łódzkiej wypoczywa w Bad Zarów niedaleko Frankfurtu nad Odrą. Wraz z nimi pionierzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i młodzież z Republiki Federalnej Niemiec. Podczas zabawy szybciej znajduje się wspólny język. Drugi raz w tym samym obozie Bad Zarów. Zadowolona jesteś z pobytu? Tak,
pokoje dobrze wyposażone, no a wyżywienie to bardzo dobre. Było dużo wycieczek, zwiedzaliśmy Potsdam, Berlin, byliśmy w Pałacu Sanssouci. Była też atrakcyjna wycieczka statkiem. No, poza tym było dużo różnych gier terenowych. Nawiązaliście jakieś kontakty z kolegami i koleżankami? Tak, nawiązaliśmy. Wymienialiśmy się z nimi znaczkami, plakietkami. Staraliśmy się z nimi porozumieć. Nie zawsze się to udawało, ale jednak jakoś się dogadywaliśmy. Jeśli wasza chorągiew w przyszłym roku będzie chciała zorganizować podobny obóz, przyjedziesz chętnie? Oczywiście, bardzo chętnie. Tutaj w ogóle wszystko jest wspaniałe. I to już wszystkie wiadomości głównego wydania dziennika. Do widzenia.